Dobry wieczór TVN, witają Państwa. Małgorzata Rozenek-Majdan. I Jakub Wojewódzki. Wojewódzki. Dawno Ci nie było. No. Zanim pogadamy już o... jestem takim weteranem, to jest trzeci raz, Kuba. To jest strasznie miłe, bardzo dziękuję. Trzeci raz, tak. Zwykle zapraszamy trzy razy, dajemy szansę, a potem... Wypier! Nie lubię dużo mówić. Za bardzo. Jak to dobrze, że ty podpowiadasz widowni, kiedy ma klaskać. Brawo, kochani. Teraz nie! Teraz nie! Jezu, jak ja nienawidzę sprzedajnej publiczności. To naprawdę wszystko o mnie wiesz. Tak, bo rozmawiałem z swoim mężczyzną. To nie jest zdrowe hobby. Ja na przykład zbieram wspomnienia z radiowozu. A co ty tam rysujesz? Gołą babę. Chyba to jest Małgosi. Chyba wszyscy jesteśmy dziećmi trójki, ale oczywiście nie tej trójki, bo chyba dzieci tej trójki nie chciałbym poznać za kilkanaście lat, jeśli tam w ogóle... Mówisz o radiu. Myślałem, przepraszam, bo ja cały czas, wiesz, zrobiło się niebezpiecznie. Nie idźmy tą drogą. Seksualizujesz mój program. Nie. A przypominam... Staram się wejść w konwencję. Jaką konwencję? Czy ja cokolwiek mówiłem z Gosią o seksie? Ani razu. Zacznijmy wreszcie rozmawiać, a nie zachowujemy się jak dziwni ludzie. Jest casting, mówią, o, popłaska, ona lubi golność na planie. Kurde, nie, jestem osobą raczej nie pijącą. Ja też uważam, że alkohol jest niemodny po prostu. No już, tak. Znaczy to, że nie umiesz palić, to, że nie umiesz palić trawy, to jest jakaś porażka. Jest, no, ale... dobra, przyjdę na urodziny, przyniosę taki towar, że zacznie rynkę po łacinie mówić. Przypomnij mi, ile masz lat? 14. 14 lat? No tak. To ty nawet nie masz dowodu osobistego. Tak, panie Kubo. Jeszcze raz powiesz pan, to ja zacznę o ciebie być babciu. Dobra, może być wuja? Wuja! Małgosia, jakie to jest uczucie, tak zanim pogadamy o filmie, który wyprodukowałaś i który właśnie wszedł, miał premierę, czyli Zołza. Chociaż tytuł mi się w ogóle z tobą nie kojarzy. Dziękuję. Bardziej zimna suka. No! Chciałem iść w kierunku aktorstwa w liceum. No. Czuję, że dzięki temu mogę się czegoś nowego nauczyć. Ale kogo chciałbyś zagrać? Masz jakieś... Psychopatę. K***a twoja mać! Skróćmy te męki. No, czy to jest prawda, że kiedyś ogoliłeś koledze jądra po pijaku? Ja trzymałem, a drugi kolega golił. Bałem się, że przyjdziesz tak. Słuchaj, bez Photoshopa, dobrego światła, to nie ma opcji. Nie spierdol tego. Kto lepiej całuje? Tylko uczciwie, ja czy Banasiu? Przepraszam cię. To w ogóle inaczej wchodzi i inaczej wychodzi. Nie pracujesz już. Ja nie wiem, jak ci wchodzi, jak wychodzi mnie. To idzie bardzo, bardzo fajnie. Ale jest coś takiego, że ty częściej żartujesz sobie z nas, niż my z ciebie. Bo to jest mój program. Aha.